co do grywalizacji, teraz można fajnie sobie wyjaśnić. Jako, że jestem ekspertem w grywalizacji, postanowiłem sobie właśnie zapewnić wygraną na starcie. Właśnie. To jest różnica. Gracz od profesjonalisty. Zwykły gracz przyjdzie sobie, pogra sobie chwilę, odejdzie od kompa, znudzi się albo zostawi grę w trakcie rozgrywki. Profesjonalny gracz swój czas szanuje i wchodząc do gry wchodzi po to, żeby osiągać wyniki, żeby podnosić umiejętności, żeby zdobywać doświadczenie i profesjonalny gracz robi to efektywnie, dzięki czemu w bardzo krótkim czasie uzyskuje bardzo wysokie wyniki, dzięki czemu ma większe możliwości, dzięki czemu to on decyduje o losach innych graczy i dlatego to takie proste. Bo w świecie gier wszyscy zaczynają od poziomu 0. Każdy na starcie ma ten sam poziom. Każdy z was jest żółtodziobem, świeżakiem i zaczyna grać. Od momentu, kiedy ty dołączasz do gry, powoli zbierasz doświadczenie, żeby zdobyć więcej. A tak jak wam wyraźnie powiedziałem, celem tej gry jest zdobycie doświadczenia przez was, żeby kiedyś zrozumieć moją wizytówkę. Bo w momencie, kiedy wy zrozumiecie moją wizytówkę, to ja w końcu będę mógł pograć z innymi profesjonalistami na wyższym poziomie. I dlatego to takie proste. Dlatego zapraszam was wszystkich dzisiaj, zarówno graczy, zwykłych ludzi, każdego, kto chciałby, żeby w Polsce było największe studio gier na świecie, kto chciałby, żeby Polska była liderem innowacji, ekologii, świeżości, kto chciałby, aby nasz kraj rozwijał się dynamicznie, bo tylko dzięki nowym rozwiązaniom, nowym technologiom i mojej osobie możemy zmienić ten kraj na lepsze już w tym roku. Zapraszam do współpracy.